Kolejne genialne spotkanie, oby. Tym razem Clement Desplanches kontra Bian. Koreański mistrz świata, terański. No ale Clem to jest takim trochę mistrzem Europy, jeżeli chodzi o Terran. A Bian też w 2016 roku to przecież zrobił, to już kawałeczek czasu minął. Całkiem sporo. Dobra, witamy wszystkich na streamie, cześć, cześć. No, oglądacie Champions Brawl, czyli naprawdę świetny turniej. $5000 dla najlepszego gracza. A tutaj jest z kogo wybierać tego najlepszego. Mamy dwóch Zergów, Reynor Seral, dwóch Terran, Klembian, którzy właśnie się tutaj będą ze sobą zmagać. No i dwóch koreańskich Protossów, Trapa i Zesta. Znakomite ksywki, znakomity skill i siłą rzeczy to musi wyprodukować bardzo dobre gry. No nie każde spotkanie pewnie będzie takie niesamowite, ale no myślę, że większość była zdecydowanie lepsza niż słabsza. Każde starcie chce się zobaczyć, pomimo tego, że to jednak jest TVT. Ale nie no, Bian ma świetne początki, świetne build ordery. Clem też jest jednym z tych graczy, którzy na szczęście potrafią wyprowadzić wczesne, fajne agresje w tym matchupie. Co ciekawe, obaj nie robią zwiadu. Obaj robią szybkie dwie rafinerie oraz fabrykę tym samym. O, tu jakie elementy. Aha, bo to jak się zrzuca muła, to ta kapsuła, w którym on przelatuje, ona też tutaj się, no, można powiedzieć, ta kapsuła wypływa na powierzchnię, bo mapa jest podwodna. No, Reaper kontra Reaper. Widzę, że aż Bian strzelił w skałki. Jakby był takim wybitnym Sherlockiem Clem, to zobaczyłby na te skałki. O, mają dwa punkty wytrzymałości mniej, znaczy raczej Reaper je uderzył. Ale to dość oczywiste, że na początku TVT się robi raczej Reapera, albo dwa. W przypadku Clema są to właśnie dwa. A Bian? A Bian zrobił całkiem szybki reaktor i zobaczcie, że robi teraz podwójne Reapery. No to interesujące. Przez chwilę myślałem, że może zrobi jeszcze czwartego i piątego Reapera Bian, ale nie. Odpuścił. I będzie atakować na tym, co tutaj, jak widać, posiada. Clem, zdecydowanie pozycja pasywna, bo stoi za miną, którą Bian może szybko dostrzec. Zobaczmy. No, widzi, nie widzi. Ajajaj. Aj, aj. Co? Jakie oszustwo to było? Mina nie odpaliła. A teoretycznie chyba powinna. Taka intensywna wymiana, że nikt nic nie stracił. No nic, 4 minuty spokojne. Na razie bez skrajnych emocji. A, no i Clem, jak już wie, że raczej inne rzeczy go obronią, inne jednostki, to wysuwa Reapery pewnie na zwiad. Jeszcze się tutaj do Xel'Nagi na moment przytuli. No w teorii mógłby tutaj przelatywać za chwilę Medivac. Ale oczywiście my wiemy, że nie będzie to miało miejsca, bo Bian robi Raveny. Tak samo czyni Clem. Trzecią bazę stawia na razie tylko Francuz. Ciekawe, czy Koreańczyk zrobi tę roszadę. Trochę... A nie, no okej, okay, dobra, drugi Raven. Co? Oj. Chyba Kimchi nie weszło w tę dziurkę, co powinno. No nie chodziło o roszadę orbitali, bo to jest trochę bezproduktywne. Chodziło o roszadę między starportem a koszarami. Biedny Bian. Trochę to tak odejmuje morale. No, ale zdarzyć się może. Nawet najlepszym, jak widzicie. Losowe podniesienie bazy.
To jest takie wymienianie jednostek, które nie mają chyba jakiegoś bardzo dużego znaczenia i sensu. I na główkę. Przez chwilę jeszcze się zastanawiałem, o co chodziło z tym późniejszym ekspowaniem Biana, ale chyba już wszystko jest w miarę oczywiste. Po prostu chce zaatakować. Ma czym, ale moim zdaniem armia Klema wcale nie jest dużo, dużo słabsza. Ale jak będzie gorzej ustawiona, to się na pewno będzie mógł tutaj szybko, oj, poskładać. I zobaczcie, co teraz robi Bian. Jest wejście. Bian chyba nie wyrzucił wszystkich autoturetów. Ale zobaczcie, że ma większą siłę przebicia, więcej marinów strzela, bo w ogóle i więcej żyje. Wow, jakie muły! Ale Bian ma muły. No, outplay 200 IQ. Co za wariat. Przyblokował go mułami z nieba. To się Koreańczyk ładnie pokazał. Boże, takie ruchy można robić w ogóle w tej grze. No, tak, to już widzę, że złamało chyba bagietę. Już psycha siadła. Zdecydowanie znokautowany. No nie sposób teraz zagrozić temu Bianowi. Zobaczcie, że się tutaj... Okej, może jak... Nie no, ale gdzie tam wikingi, jak ma kolejnego? Będzie chyba jeden za jednego w wikingach. Tak to widzę. Okej, no teraz musi rzucić skana w takim razie Bian, albo się wycofać i... do bezpieczeństwa. No, piękna zagrywka z mułami. Na pewno będzie to na Reddicie. Na pewno ktoś zaklipuje. Nie, świetny pomysł, faktycznie. Wąskie przejście, dwa muły blokują czołgi i masz go. Niesamowicie niewygodne jest to, że Starport jest atakowany przez czołgi, a przecież tak bardzo chodzi o jednostki powietrzne. Klem stara się zrewanżować kontratakiem marinów, ale czy w ogóle Bian się tym przejmie? Ach, tutaj jeszcze ma trochę jednostek Koreańczyk. Z jednej strony chciałem pochwalić, że Klem ma szybciej combat shielda, ale to Bian ma już 1-1 gotowe. Ale te 1-1 to nie wiem, czy mu pomoże. Jedziesz teraz, Klem. Dezaktywacja trzeciej bazy. Zaczynamy powrót. Francuz też zaekspował z powrotem na godzinie 12. Bardzo dobra wymiana dla bagieciarza. No panie, jak te SCV pękają. Tak, to było opłacalne, to było świetne. I jeszcze Sensor Tower. No i proszę. Wyrównał. Teraz oczywista, doskonała zagrywka Francuza. To może być 5 czołgów. No, to będzie 5 czołgów straconych przez Biana. Oś się tutaj zasiedział, Bian. O wiele za długo. No i w zasadzie to wszystko, co wypracował, zostało chyba teraz zaprzepaszczone. Mimo wszystko straty Klema są ciut większe w minerałach. W gazie w zasadzie to samo. Oho, Enki. Co to są za znaczki, panie Klem? No i wznawiamy. Wszędzie jakiś teraz mi siedzi w głowie ten dźwięk leczenia jednostek. Ale spokojnie. Te same limity praktycznie mają obaj zawodnicy.
teraz te same ulepszenia, ale Bian szybciej zaczął 2-2 i tam może upatrywać niebawem swojej przewagi. Piękny początek, piękne 10 minut. Najpierw duża przewaga Biana, super zagrywka z mułami, ale nadeszła kontra i znowu. Praktycznie w tym samym miejscu. Interesujące, że Klem robi dwie zbrojownie. Może to być błąd, a może specjalnie. O, Bian tak tu biega, bo chyba coś upatrzył. No, by się nie zdziwił. Ale jeżeli jego Mariny wygrają, no to może, może. A jeszcze skałki niszczy, żeby zwiększyć pole dla czołgów. No, niby nie głupi pomysł, ale też bez przesady. Jak się teraz Bian złoży, to Klem w niego na bank wjedzie. O, i tak wjedzie Klem. Nawet bez tego. No, to jest ładny pomysł francuskiego gracza. Pięknie rozjechał. O kurcze. No i Bian taki był pewny. Taki był koreański. A teraz będzie musiał chyba nauczyć się grać, będąc w plecy. Kolejny Sichang zniszczony. Ale teraz to chyba... A nie, okej, okay, dalej może Klem atakować. Troszeczkę szok. Teraz najlepsze, co może zrobić Klem, to przeczekać moment, kiedy właśnie te ulepszenia będzie mieć lepsze Bian. Chyba, że chociaż... No ma więcej czołgów, jak jakoś je mądrze wykorzysta, to może atakować. Ale ciężko coś takiego bardzo wykonać, więc chyba zrozumiałe jest to, że teraz Klem się skupi raczej na ekspowaniu. Czwarta baza jest w drodze, ale trzeba będzie nią przelecieć. I bardzo dobre udaremnienie prób koreańskich. Teraz chyba niedużo wielkich akcji się odbędzie przez chwileczkę. Ale bardzo ważne rzeczy dzieją się w bazach graczy. Ciekawe, że Bian robi najpierw pancerz. To może być też przypadek, że tak mu się kliknęło. Bo jak już to gracze z reguły robili atak. Dużo szybsza czwarta baza Klema, to otwiera mu nowe możliwości. Może na przykład szybciej dostawić kolejne starporty i przejąć prowadzenie w lotnictwie, aczkolwiek on nawet nie robi wikingów. No to się może na nim zemścić, jak teraz Bian zagra na czas i to tak mocno na czas. Chyba, że wyceluje w jakieś fajne okienko czasowe. No dużo czołgów, dużo piechoty. Metoda jest tutaj naprawdę niewyszukana, całkiem prosta. No i jak pięknie łapie rywala. Doskonale, teraz ulepszenia są te same na piechocie, więcej siły, no niby więcej siły leczącej ma Klem, ale artyleria, może niewielka, bo dwa czołgi, ale jednak. No i kolejne błędy Biana, tyle wikingów. A tak ładnie sobie zbudował lotnictwo. No, aż tak podchodzi. Tutaj chyba trochę przeszacował swoje szanse Francuz. No i znowu jest przepchnięcie koreańskie. A już myślałem, że zmierzamy do przykrego dla Biana końca. Jednak mistrz świata znowu powinien objąć trochę inicjatywy. Chociaż jeszcze jest opór klemowy. Jeszcze dobiegają kolejne jednostki. Choć skończyło się ulepszenie plus 3 do pancerza. Więc trochę lepsza piechota Biana. Ale zawsze można uniknąć walki z przeciwnikiem i może pójść po prostu po jego ekspansję.
No nie. To się nie udało. O co? Bian się poddaje, bo już wie, że nie... O, wow. Już ma dość. Nie wiem, czy musiał, aczkolwiek jego limit faktycznie drastycznie spadł. Ja jeszcze z ciekawości szybko przewinę, bo może jeszcze coś mnie tu... Nie, no nic, niczego nie było po stronie. A, bo Bian też przyleciał pierwszą bazą w ogóle. No tak, no ja wiem, że on był w plecy trochę w eko, ale może jeszcze mógł grać, tylko faktycznie trochę niepotrzebna była ta strata. Ale ciekawy mecz, bo obaj tracili i toczyli takie bitwy nie za dobre i to tak na zmianę. Że raz jeden, raz drugi. Trochę za głęboko atakował. GG. No, bardzo ładna gra. Taka trochę bardziej wyważona, nie? Nie było w niej takiego skrajnego szaleństwa, ale zagranie z mułami super. Się wydawało, że Bian wygra. Tu Klem spokojny. Trochę tak jak Seral też był spokojny z Zestem. W trudnych chwilach. I GG.